Wciąż poszukiwani są sprawcy dewastacji na podzamczu. Przypomnijmy, że ktoś zniszczył śmietniki na alejkach przy ulicy Palisadowej. Kamery Straży Miejskiej nie obejmują tego terenu i jak nas poinformowano, ciężko będzie ustalić sprawców. Sprawy wzięła w swoje ręce spółdzielnia mieszkaniowa. Sprawca użył jakiegoś ciężkiego przedmiotu. Na jednym ze śmietników widać dziury po jakimś narzędziu. Musiał być duży hałas, ale nikt nic nie widział i nie słyszał. Również Straż Miejska, której kamery nie sięgają w to miejsce. Straż Miejska zgłosiła dewastację w spółdzielni mieszkaniowej pod Zamrze. Aktualnie teren jest sprzątany. W tej chwili demontujemy te śmietniki i zabezpieczamy. Zniszczono nam to. Na tę chwilę tyle mogę powiedzieć, mówi prezes spółdzielni mieszkaniowej pod Zamrze Tadeusz Hoczaj.